Teresa Adamczyk, dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Zapraszam na spotkanie z panem burmistrzem Wiesławem Babikiem. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. Podjęłam się karkołomnego zadania streszczenia 4 lat w 10 minut. Zaczynajmy więc. Zadania inwestycyjne to jest coś, co każdy z nas widzi. Które z tych zadań, które wykonywaliście przez ostatnie 4 lata, uznaje pan za najistotniejsze? Podzielmy je na dwie części, te, które już wykonaliśmy i te, które trwają. Z wykonanych ogromna ilość dróg, chociażby budowa 6 rond, czyli poprawa bezpieczeństwa na drogach, ale budowa obwodnicy południowo-zachodniej, drogi w obszarze zabudowy jednorodzinnej, czy to w mieście, czy na terenach wiejskich, budowa kanału Ulgi, budowa mieszkań, rozpoczęte, no to chociażby inwestycje związane z światłowodami, z budową ścieżek rowerowych, chociaż część już wcześniej zbudowanych i kolejne projekty przygotowywane. A to, co już jest rozpoczęte, jest w toku, ale jeszcze nie zakończone? No to budujemy jeszcze mieszkania, tak? No bo to jest zadanie, które lada moment się zakończy, ale już przygotowujemy się do kolejnych projektów. Sieć światłowodowa, mieszkańcy bardzo dużo mówią na temat monitoringu, chociażby w mieście i dostępie do jeszcze lepszego internetu. To jest w toku, już niedługo zakończymy, już rozpoczęliśmy przetarg na budowę systemu monitoringu miejskiego. Odbudowa pałacu w Suchej Górnej. Odbudowa wiatraka. Przygotowujemy się do przebudowy i modernizacji akwaparku. To są tylko niektóre zadania inwestycyjne, a które jeszcze przed nami, to pokażą najbliższe miesiące. Z tych zadań na przyszłość chciałam zapytać o Aleję Jana Pawła II. Rozstrzygnięty przetarg, podpisana umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj. Budowa się dzieje. To jest dla pana przyszłość? To jest jedna z najważniejszych inwestycji, ponieważ inwestycja otwierająca nowy rozdział w historii naszego miasta. Inwestycja drogowa, ale jednak przełomowa. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Otwieramy nowy projekt Polkowice 2030+, rozbudowę miasta w obszarze Polkowice Dolne. Ta droga za chwilę zacznie być budowana. Trwają bardzo intensywnie, trudne i skomplikowane, ale bardzo ważne prace projektowe. To jest najważniejsza droga, to jest aorta Polkowic. To już niedługo zakończymy i rozpoczniemy budowę drogi, a później kolejne inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym, z budownictwem jednorodzinnym oraz z wszystkimi usługami niezbędnymi po to, aby mieszkańcy, którzy zamieszkają w tej części miasta, mieli dostęp do boiska, do szkoły, do placu zabaw, do rekreacji. Przedstawiliście Państwo koncepcję architektoniczną, urbanistyczną tych nowych Polkowic, ale wielu mieszkańców zastanawia się w ogóle, po co nam te większe Polkowice. Po pierwsze, dalej mieszkańcy potwierdzili, że są duże potrzeby mieszkaniowe. To oznacza, że Polkowice są dla naszych mieszkańców najlepszym miejscem do życia i do zamieszkania. Dla ich dzieci, dla ich rodzin. To wymusza na nas konieczność budowy chociażby mieszkań. Ale jeżeli budujemy mieszkania, to muszą być miejsca, o których mówiłem wcześniej. Musi być dostęp do przedszkola, musi być dostęp do placu zabaw, do boiska, bliskość usług. Dlatego, żeby powstał taki projekt, trzeba mieć ogólny pomysł, ogólną koncepcję na to, jak taką przestrzeń zagospodarować, bo to jest budowa nowego miasta. To nie jest taki proces, jak był za czasów PRL-u. To jest nowy, zupełnie kompleksowy proces. Koncepcja nowych Polkowic, rozbudowy, czy właściwie budowy nowego miasta, wydaje się bardzo wielu osobom tak odległa, że przez to nierealna. Mimo że prace trwają, mimo że kolejne zadania są w tym zakresie wykonywane, bardzo wiele osób nie wierzy, że w ogóle dotrwa, doczeka do realizacji tych założeń. Czy to jest wirtualny plan, czy realny? Taki plan, taki projekt musi być poparty własnymi dokonaniami.
Nikt nie wierzył, że będzie w Polkowicach specjalna strefa ekonomiczna. Nikt nie wierzył, że powiat polkowicki będzie na mapie Polski, gdzie nigdy go nie było. Jest strefa, jedna z najlepszych w Polsce. Jest powiat polkowicki, który wyróżnia się na mapie Polski i będą Polkowice w nowym obszarze z Aleją Jana Pawła II, z pięknymi budynkami wielorodzinnymi, z pięknym parkiem, z cudownymi osiedlami domków jednorodzinnych. To będzie, ponieważ to, co do tej pory potwierdziliśmy naszymi dokonaniami, potwierdzimy w przyszłości również. Ja już rozmawiałam o szpitalu. Szpital znajdzie miejsce także w tym obszarze, tak? Tak, pokazaliśmy na prezentacji naszego projektu koncepcji rozwoju miasta, również miejsce na szpital, na nową siedzibę policji, na nowe usługi, których nam brakuje w mieście, bądź wynikają z potrzeby, bo miasto się będzie rozwijać. To też jest, ma swoje miejsce w przestrzeni, jest dobrze skomunikowane czy Aleją Jana Pawła II, czy Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czyli naszą drogą krajową numer 3 obecnie jeszcze. Tak, naszym polkowickim plusem. Polkowice to nie tylko inwestycje. Polkowice to ludzie, którzy tu żyją na co dzień. To z tych działań tak zwanych miękkich, czy pokusiłby się Pan o wymienienie jakichś, kilku chociaż? No tutaj mamy już świetne dokonania, jeżeli chodzi o chociażby funkcjonowanie naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chętnie się tym pochwalę, bo jesteśmy po inauguracji i wszyscy słuchacze z entuzjazmem traktują właśnie ten projekt. Ale opieka nad osobami starszymi, chociażby niedługo otwieramy zakład opiekuńczo-leczniczy, czy wsparcie dla dziesiątek stowarzyszeń sportowych, charytatywnych, jakie jest niespotykane w Polsce. Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszeń, wszystkich stowarzyszeń i mówiliśmy jednym głosem. Faktycznie jesteśmy dumni z tego, że w Polkowicach pracujemy dla mieszkańców, nie tylko z poziomu ratusza, ale również, co jest nieraz ważniejsze, z poziomu mieszkańców, którzy pracują społecznie w ramach aktywności w stowarzyszeniach sportowych i charytatywnych, i z którym oczywiście bardzo za to dziękuję, bo to są tysiące Polkowiczan, którzy z tego korzystają. Mnóstwo projektów związanych z oświatą, z opieką społeczną, często wspartych funduszami zewnętrznymi. No tak, no tego nie sposób wymienić, ale chciałabym się odnieść do jednego problemu, bo to zagadnienie w kampanii wyborczej pada wielokrotnie. Nie będę się odnosić do ścieżek rowerowych, bo każdy, kto mieszka w tym mieście, widzi, że te ścieżki się budują w każdym niemal miejscu. Natomiast chodzi mi o ten rynek. Panie burmistrzu, co z tym naszym rynkiem, bo wszyscy mówią, nie żyje. Ja mam znajomych, którzy tam mieszkają i wiem, że oni chcą mieć tam święty spokój. Da się coś zrobić? Czy jest w gestii gminy w ogóle zrobienie coś w kwestii ożywienia rynku? Ja wiem, że wytykane jest to, że rynek to jest taką małą Szwajcarią, chociaż mała Szwajcaria to jest pozytywne słowo, ale jednak Szwajcaria ze względu na banki. Ze względu na banki, ale tych banków jest coraz mniej, bo one się konsolidują, banki zmieniają też podejście do klienta, lokale się uwalniają. I wszyscy byśmy chcieli na pewno, aby rynek żył. Nie ma osoby, która tego by nie chciała. Ja myślę, że mieszkańcy rynku nie. Ale w swoisty spokój. Wiadomo, że nie może być codziennie impreza, bo to też nie o to chodzi. Ale ostatnie lata pokazały, że wydarzenia, które organizujemy w rynku, są w sam raz, w odpowiedniej ilości, nie za często, nie za rzadko, tak akurat. Co potwierdziły chociażby ostatnie nasze święto, gminne święto plonów. No właśnie taka impreza, bo jak będzie za często, to naprawdę czy z tego zaczniemy korzystać. A nie chciałby pan iść do restauracji, do rynku? Ale jest. Kawiarnia. Jest, no ale ja pamiętam, kiedy mówiło się, że nie ma gdzie w rynku wypić kawy, oprócz ratusza, jak moi goście przychodzą. Jest kawiarnia, można wypić kawę, ale tłumów tam nie ma. Powiedzmy sobie szczerze, rynek powinien sam się regulować w kontekście potrzeb naszych mieszkańców. Burmistrz absolutnie nie powinien, czy władza nie powinna takich rzeczy regulować. No, kiedyś to robiono i czy to było mądre? Takie miejsce jak rynek
powinniśmy na pewno i o to dbamy. Przecież kłamstwem by było, że się w rynku nic nie dzieje. Absolutna nieprawda. Natomiast robimy na tyle, żeby ten rynek żył, natomiast ukłony dla wszystkich osób, które w rynku z własnej inicjatywy prowadzą swoją aktywność, czy prowadzą kawiarnię, czy prowadzą bar, z którego coraz więcej osób korzysta, czy inne usługi, które w rynku się pojawiły. Wymienił Pan nieliczne setek zadań inwestycyjnych. Mówił Pan o działalności jednostek podlegających gminie. Dzieło tych 4 lat to jest Pana dzieło? Ostatnio dużo o tym rozmawiam z moimi współpracownikami, ponieważ trwa kampania wyborcza i wszyscy czytamy to czy tamto, różne komentarze. Bardzo mnie boli to, kiedy krytykujemy naszą pracę, dlatego że to nie jest tylko moja praca, to jest praca wszystkich moich współpracowników, setek osób w naszym mieście, które codziennie pracują dla naszych mieszkańców. I dlatego to mnie nieraz boli, że krytykuje się nieraz naprawdę świetne pomysły, świetne efekty naszej pracy. Ale to jest kampania, to jest czas, który musimy poświęcić na to, aby też i przypomnieć mieszkańcom o wielu sprawach, które robimy, aby pokazać naszą skuteczność, udowodnić, że jesteśmy po prostu najlepsi, aby sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców, bo pracy jest bardzo wiele. Tutaj po prostu trzeba pracować, tutaj nie trzeba za dużo gadać, tylko wziąć się do roboty i zrobić to, na co oczekują mieszkańcy każdego dnia. Wybory tuż, tuż. Panie burmistrzu, dlaczego mieszkańcy gminy Polkowice mieliby zagłosować na Pana po raz kolejny? No, ponieważ jestem skuteczny w realizowaniu obietnic i jestem jedynym gwarantem, że program, który prezentuję naszym mieszkańcom podczas wielu spotkań, zostanie zrealizowany. Dlatego bardzo proszę Państwa o głos w niedzielnych wyborach samorządowych. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia przy urnach wyborczych w niedzielę 21 października.